Hejo! Dzisiaj wcześniej 13:30, bo troszkę się dzień pokomplikował. Myślałem, że zostawię rower od 10 na centrowanie kół, ale gość ma cały serwis zawalony rowerami. Mówi, że może mnie wcisnąć o 16, ale nie gwarantuję. No ja o 16:30 jeżdżę. No i teraz tak, to jest ostatni dzień, w którym prawdopodobnie w tym tygodniu będę jeździł, więc nie chciałem go stracić. No to przebukowałem godziny na 13:30, tak żeby o 16 wrócić i go od razu zostawić. No i zaczynamy dzisiejszy dzień od Biedronki i dostawa na Wolę Duchacką. Nie brałem rękawiczek dzisiaj, muszę wyrównać opaleniznę. Mam odcięcia. Ty, co to jest? Gotówkowe będzie. Ty, patrzcie się, i znowu mam 3 dychy wydać, a ja mam 14 zł. No już dałem tym razem bez swojego, nie będę jaj robił. I ta blondyna to chyba codziennie jeździ. Jestem pyszne. Elo, elo, czy 2-0? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, wiadomo mi chyba. No dokładnie, czyli jak dwójka widzi, że jedynka stoi, to po H dzwoni dwójka. Nie wiem, kto jest dwójką. Ja jestem dwójka, dobra, daj pani zamówienie. 627. Za chwilę zjebę dostaniesz. Za co? Bo ja stoję, a ty dzwonisz. Dzień dobry. Tym razem nie ja. Pan teraz dzwonił? No. A widzi pan tego pana? Widzę. To po co pan dzwoni? A skąd on wiedzie, że pan dzwoni? Pan stoi tak na zasadzie, tak chce przypisać. Dobra, panią, bo czas nam leci. Proszę pana, ja nie lezę, dostawę wykładam. Dobrze. 15 minut czekałem, zanim zmienią zamówienie na zamówienie. No właśnie, nie testowe. Ja cały czas mam dostawę do wyłożenia. A to skąd wiem, czy nie pan czeka na te testowe? Nie, to pan stoi, żeby się patrzyć. No, ale ja tak stałem 10 minut, zanim trzeba rozmawiać. Ja w ochronie robię. Warto rozmawiać. Ja nie mogę, my nie mamy czasu, żeby panią na rozmowy. Proszę pana, ja też nie mam czasu, naprawdę. Dziękuję. A to moje? Nie stoję i nie moje, 627. Pan ma 4? Mówiłem? Ale ja mam reklamówkę. Ja mam reklamówkę? Tak, zamówienie. Wydaje mi się, że jedno. Wydaje się, bo on czy na pewno pan ma? Otóż nie jest napisane. No właśnie, bo zamówienie nie jest skończone. Według aplikacji jest. Proszę pana, jak pan znajdzie, to pan zamówienie pan sobie weźmie. Ale dlaczego pani ma pretensje do mnie? Ja dostaję informację z aplikacji, zamówienie jest gotowe, więc dzwonię, chcę je odebrać. I tyle. Ale ja mówię, że nie jest gotowe. A ja mówię, jest gotowe. No dobra, czekam. Po co? No nic. Ja muszę się odebrać od pracy, dostawa stołu i później co? Ja robię swoją pracę, pani swoją. To już jest system zjebany, bo nie jest ani moja wina, ani pani wina. Dokładnie. No to się proszę nie stresować. Proszę pana, ja mam ograniczony limit pracy. No ale właśnie widzę, że pani opanuje na gadanie w gościu, który robi swoje. No się nie się nie da. Co mówiłem w ostatnim odcinku? W tej robocie nie można się nudzić. Cały czas coś nowego. Mam nadzieję, że nie dam już zamówienia z tej Biedronki dzisiaj. Chyba, że ta pani pójdzie już do domu i miałem do tej puszczy jechać, no ale to raczej bym się nie wyrobił później na to centrowanie. Z moją obecną formą to wycieczka do puszczy, kółeczko po niej i powrót, to już nie będzie 4 godzinki, tylko podejrzewam, że ze 6. Zresztą jest poniedziałek. Ten na mieście znów ruch samochodów, odejście ma się jechać. I raczej mogę zapomnieć, że przyjadę na tych światłach.
Może nie będzie tak źle. W takich sytuacjach kciuk się przydaje. No dawaj, dawaj, dawaj. O, następny jedzie. Dobra, to będzie 69. Bez reszty. Aha, to dobre, to dzięki panu bardzo. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Zakopianka. Jak Carrefour, to nie ma szans. Burger King. Za 5 minut. Gdzie z tym? Bobińskiego. Załomienie może być gotowe. Ja mam 4,5 km jeszcze. Ale w sumie tu akurat się nie spinam, bo Burger Kingu to lubię mieć delikatny poślizg. Tak jak i w KFC. Tak jak i w Pizza Hut. Ja pierdolę, co chwilę światła. A jak się stoi, to tak grzeje. A na dole jakoś chłodniej było, to jak na górki wyjechałem, to smaży. Dziadek mi na ogonie na hulajnodze znowu siedzi. Na hulajnodze z siodełkiem. Ale ja na tym rowerze nie zamierzam zapierdzielać, bo ja mu nie ufam. Dlatego w kasku jeszcze. Zgrało. Tylko się idzie na jakiejś fajnej zabaweczce. Nie wiem, czy ja dobrze jadę, czy ja nie powinienem przejechać na drugą stronę. Nie wiem, zobaczymy. Zawsze tam lewą stroną chyba jeździłem. Coś się zesrało. Co, jak ja pojadę tam, to wyjadę gdzieś? No to przyjadę niby pod tą drogą. Mogę odebrać. Ja wiem, że mogę, ale błądzę. Nie namieszałem. Dobra. I co? A jakby tam w prawo teraz pojechał? Da to coś? Jadę. Co mi szkodzi? Jakbym to jeszcze ja musiał się męczyć i pedałować, to bym nie eksperymentował aż tak. Ale praktycznie samo jedzie tu. Pozwiedzajmy. I co dalej? Pastorama?
te schody, tak? Ty, jestem już na miejscu. Dobry, 725. Spokojnie. Dobrze, że pani zaczęła robić jakieś takie nietypowe ruchy. Bo nawet nie widziałem tej smyczy ani tego psa. Czemu ci ludzie wyjeżdżają do połowy ulicy, a dopiero potem patrzą, czy nic nie idzie? Jak tak teraz patrzę, te moje enduro baterie są już na wykończeniu, bo one powinny nagrywać półtorej godziny. Na tyle, że to znowu jest ten mediamod podpięty, jest mikrofon podpięty, to też trochę żre prądu, no ale wytrzymuje mi niecałą godzinę. Jak tu wyjść teraz znowu stąd? Ja pierdzielę. Pamiętam, w zimie przeskakiwałem przez to. Chyba Bóg nie stoi i się śmieje. Więc nie będę tym razem skakał. Nie wiem, jadę tu jakoś dookoła. Bo tu będzie jakiś wyjazd. Idę jakoś? Może mi się pogubił trochę. Ja, to nie jest ten kościółek na ruch. Sztorucza jest. Już elegancko wyleciałem. Niemożliwe. Pierwsze mieszkanie w klatce. Na parterze. Globo! Proszę. Dzięki. Tak, dzięki. 35 w godzinę. Ten napiwek to 40. Następne, Wadowicka. Wiatr mnie zatrzymuje, ja pierdolę. Człowiek na żółtym musiał jechać. Jeszcze auto za mną poszło. To easy. Kobierzyńska 93. No i przegrzała się. Ty, w dupce wczoraj te mamby. Te. Jeden wagon dałem mamie, jeden mojej, a ja sobie siedziałem, montowałem film i w dupce 3. Dobra, jeszcze jedno.
jeszcze drugi momencik. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. 51 w półtorej godziny. Z Magnolii, gdzie jestem, na Kleparz. Kot do paczkomata. Jak kot do paczkomata? Co ja mam klientowi do paczkomata to jedzenie włożyć? Do domofonu, kurde, a nie paczkomata. 34 stopnie pokazuje ten monitorek od roweru. Co ty, chłopcze, robisz? Potrzebne zabrać. A ty, co to jest? Potrzebne zabrać z paczkomatu dwie paczki i dostarczyć. Pierwszy kod taki, taki, drugi taki, taki, numer telefonu taki i taki. Ale jaja. Ja tu cisnę bekę z gościa, że na domofon mówi paczkomat, a ja mam do odbioru jakieś paczki z paczkomatu. To co, ja mam to do domu zawieźć? To ja nie wiedziałem, że Glovo ma taką usługę. Ty, teraz pytanie, co to za paczki są? Czy nie okazało, że jakieś dwa telewizory do przewiezienia? Dobra, robimy to. Ale jaja. Odbierz paczkę. Otworzyło. Na szczęście małe i lekkie. No i na szlak mam z tym jechać. I co, do domu to gościowi dostarczyć? Zadzwonić na recepcję. I dzwonek, pierwsze piętro. Mieszkanie 106. Jak sobie pan życzysz? Gówno widzę w tym pełnym słońcu na tym telefonie. Lewo, lewo. Prawo. A dobra, i to po prostu czyli to chyba dojadę. Ciekawe, co ja wiozę w tych paczkach. A jak jakieś substancje niedozwolone? Co to? Budka do przewożenia koni. Dawno tu nie byłem. Odkąd jeżdżę skuterem. Nie no, miałem ze dwa zamówienia, ale to mniej więcej. Ale ci ludzie opaleni, a ja blady jak ściana. No już. Teraz trochę czerwony. Dobra, gdzie ty mi tam każesz jechać? No właśnie, zawsze mnie prowadzisz dookoła. No dobra, gdzieś tu koło Biedry. Dzień dobry, wie pan co? Bo ja mam jakieś paczki do dostarczenia do 106A na pierwsze piętrze. To co dzwoni 106 i wtedy jest pewne, że tam ktoś otworzył panu. A to nie jest gdzieś tu? Jest tu, ale na przyszłość. A, dobra, dobra. Dzięki. Dobry.
Do pani, tak? Jeszcze drugie. Dzięki. Do widzenia. Pięćset czternaście mam. 514, no. Chociaż tu pierwszą tabliczkę zakaz jeżdżenia rowerem. Nie bardzo widzę ten dojazd do Wielickiej za 10 minut. Kurde, trochę się późno zrobiło, nie wiem czy jest sens tego, tej secesji jechać. Dzień dobry. Wyjąłem go, bo mi się nie zmieścił. To jest jedna, jeszcze druga. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No nic, wbiłem pauzę i jadę do tego serwisu. Ile dojadę na pauzie, to dojadę. Później przyjmę zamówienie i jeszcze będę miał gdzieś 5 minut, to może się wyrobię. No i ktoś mi powiedział, że ono nie jest jakoś bardzo scentrowane, to nie ma co nawet kombinować. Szprychy są naciągnięte dobrze, więc też nie naciągnie jej bardziej. Mówi, że góra dół jest tylko bicie, no ale też może być tak, jak to kolega w komentarzu pisał, że już obręcz pogiąłem całą. Tutaj mówi mi, żeby tego nie ruszał raczej. A w sumie od trzech dni szprycha nie pękła. Ja kupiłem sobie takie urządzonko na temu, co przyczepia się. Widziałem goście, co to drukują na drukarce 3D, ale ja w sumie nie wiedziałem w ogóle jak to ma wyglądać. No kupiłem tam, bo 18 zł dałem. I coś tam próbowałem centrować do tego. No w sumie jak to zrobiłem, to od 3 dni nie pękło. No mi też mówię, takie wymienianie po jednej szprysze, to też jest o dupę rozbić, że jak coś to już wymienić wszystkie. Pytałem się go o ten oplot. A mówi, że oplot jest ok. Elektryka z takimi krótkimi szprychami tak się zaplata. Nie tak jak w normalnym rowerze. No dobra, na razie jeżdżę. Może faktycznie któregoś razu kupię jakąś mocniejszą obręcz. Kupię tych szprych. Zaniosę mu silnik. Obręcz i szprychy i niech mi to założy, przeplecie. Na razie jak jeździ, to niech jeździ. No dobra, wpadła mi tu biedra. Proszę. Tak, dzięki. O, pakietowe jeszcze. A na drugie muszę czekać. Dostawa będzie na Kalwaryjską. 380. Dostarczyłem pierwsze. Jadę na Koszykarską. Aś mnie wystraszył kolego. Wiem co czują inni. A ja jadę 200 po mieście. Jak tu się piwka nie napisz w taką pogodę? Ja nie wiem. Susy mnie jak psa.
Dobra, przepraszam, tak długo pobłądziłem trochę tu. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. Dobra, mam zarobione 107 zł. Pięć na godzinę. Żegnam was, już wiem, w tym tygodniu nie spotkamy się, oje. Oh yeah. Nara.